Czas na walkę wieczoru, czas na walkę, na którą oni czekali od lat, czas na walkę, na którą my czekaliśmy od lat, to się w końcu dzieje. 7 lat starszy Tomasz Sarara, ale wzrost i zasięg po stronie Arkadiusza Wrzeszka i ten zasięg jest naprawdę olbrzymi, jeśli chodzi o Arka, bo wiemy, jeden z najwyższych, drugi w całym KSW. Czas na main event gali KSW 73. Sędzią tego pojedynku Łukasz Bosacki. Skupiony, zmotywowany Tomasz Sarara. Rękawice niebieskie, rękawice czerwone, spodenki zielone. To oczywiście Arkadiusz Wrzosek. Widzieliśmy również trójkę sędziowską, która będzie ewentualnie punktowała ten pojedynek, a takiej możliwości wcale nie wykluczamy. Oj, tutaj ta atmosfera naprawdę jest gorąca na torwarze i zaraz się zacznie, zaraz te pięści i nogi pójdą w ruch. Już sędzia Bosacki wzywa zawodników do siebie. Ostatnie uwagi przekazywane przez sędziego Bosackiego, głębokie spojrzenia ze strony Sarary, ale także Arkadiusza Wrzoska. Olbrzymi szacunek do siebie mają nawzajem ci panowie, ale też olbrzymią pewność siebie, to ich zawsze cechowało. Ale tu jest napięcie, ale jaka tu jest wrzawa, ale tu się dzieje. No i teraz co w tym pojedynku zaserwuje Sarara i Wrzosek? Odwraca pozycję na moment Arkadiusz Wrzosek. Chciał postraszyć wysokim kopnięciem błyskawicznie, natomiast Sarara. Błyskawicznie, zaczynają obaj od tych kopnięć wysokich. I widzimy to, co robi Tomek Sarara. Cały czas jest taki nieustannie takiej presji, bada przyruchy, ale na to odpowiada wszystko Wrzosek niskimi kopnięciami. Ma fantastyczny boks i to ma być również atut Tomasza Sarary w tym pojedynku. Natomiast te piekielnie mocne kopnięcia posiada Arkadiusz Wrzosek. Jemu ten pojedynek poza dystansem będzie leżał, natomiast Sarara będzie chciał starać wybierać presję. Zdecydowanie jest to pojedynek na razie kickboksecki. Widzieliśmy taką klasyczną akcję, zakończone low kickiem w wykonaniu Arkadiusza Wrzoska. Polował teraz na prawo obszerny nad lewym parkiem Arkadiusza Wrzoska Tomasz Sarara. Obniżył troszkę pozycję, Arek tak jakby chciał za chwilę na te niskie kopnięcie zapolować prawym prostym. Ładne, ładne niskie kopnięcie Sarary, po raz kolejny trafia. Jest energetyka, też panowie starają się rozluźnić w tym pojedynku, bo widać też spięcie w ich ruchach. Tutaj każda akcja, każdy cios, każde kopnięcie może zakończyć to starcie. I chodzi ta lewa noga Arka Wrzoska, to ta noga... Oj, teraz lewy bezpośredni zgleił się z głową, Arka odskoczyła głowa zawodnikowi z Warszawy. I leciutko też chyba zatańczyły nogi, ten lewy potem powtórzony i też trafiony. Niskie kopnięcie, to jest również moc Arka, otwiera sobie doły, by później być może tą firmówką wystrzelić na głowę z lewej strony. Są do bicia ze strony Tomka Sarary. Skleja się natomiast Arek Wrzosek, aby zyskać czas uderzenia Tomasza Sarary. Jest w dosiadzie Sarara, olbrzymie tarapaty Arkadiusza Wrzoska. Stara sobie Sarara, aby tworzyć teraz miejsce, po to, żeby zakończyć ten pojedynek. Mocno, mocno trafiony Arkadiusz Wrzosek. Stara się przetrwać się najtrudniejsze momenty. Mówili o tym, że jeśli któryś zostanie posłany na deski po ciosach, będą dobijać. Robi to w tym momencie w dosiadzie Tomasz Sarara. Stara się też rozpłaszczać Arka Wrzoska. Widzimy, jak wysoko podszedł biodrami teraz Tomasz Sarara. No i czy będzie w stanie mostować i wysmyknąć się spod rywala Wrzosek? Jest w tarapatach. To jest pełen dosiad. To jest wysoka, stabilna pozycja Tomasza Sarary. Ale jest to, co powiedzieli. Jeśli będzie parter, to będą obalać ciosami. Też tak było. Spycha nogę w dół to Arek Wrzosek, ale raczej teraz powinien spróbować wypchnąć wysoko klatkę piersiową i wysunąć się pod przeciwnikiem. No w końcu ostatnio zawisł na jego biodrach niebieski pas brazylijskiego jiu-jitsu. Jest do siadzie Tomasz Sarara, stabilizuje sobie pozycję i szuka miejsca na mocne ciosy, ale musi uważać, żeby tam nie było tyłu głowy i właśnie zwraca uwagę na to teraz Łukasz Bosacki, sędzia tego pojedynku. Kontroluje pozycję z góry w wysokim dosiadzie. No jest w głębokich tarapatach, ale tutaj nie będzie szukał żadnej techniki kończącej, jeśli chodzi o poddania Tomasz Sarara. Szuka tylko sposobności do wyprowadzania uderzeń, ale przy okazji mocno męczy Arkadiusza Wrzoska. Niespełna 2 minuty do zakończenia tej pierwszej rundy i naprawdę rundy, która już tam dała sporo emocji. No, rozbrzmiewa teraz, wzmaga się doping w torwarze dla Arka Wrzoska. On na pewno bardzo potrzebuje teraz tych wszystkich głosów, żeby uciec, ale Sarara łatwo do siadu nie odda. Zaczepił się tam nogą o spodenki, na szczęście już uciekło. Stara się mostować, szuka ruchu biodrami Arkadiusz Wrzosek, aby wyjść spod przeciwnika. Natomiast Tomasz Sarara pracuje bardzo spokojnie, metodycznie, rozkłada ciężar, wie, że ten czas gra na jego korzyść. Jeśli jest tylko okazja, od razu lokuje
ciosy na głowie swojego rywala. Teraz zatyka dłonią usta Arka Wrzoska po to, żeby ciężej oddychać. Dusi go również korpusem. Tak, tam jest bardzo dużo takich technik, które mają za zadanie odebrać tlen Arkowi Wrzoskowi. Próba pierwsza, jest chwycona noga. Jest to pierwszy krok do tego, aby dojść do półgardy. Już, ale teraz ma dobrą pozycję do wprowadzania uderzeń. Wyklucza prawą rękę Sarary. Arkadiusz Wrzosek, korzystając ze swojej lewej dłoni. Jeśli to będzie tak dalej trwało, na pewno do tej drugiej odsłony, bardziej zmęczony wyjdzie Arek Wrzosek. Krzyczy ze wszystkich sił teraz trener Szyszka w drugą stronę Arek, no bo tak, właśnie musi skręcić się teraz na drugą stronę Wrzosek, żeby uciec z tej pozycji. Widzimy znowu teraz prawą dłonią, zatyka usta Arka Wrzoska. Teraz kontroluje głowę, lokuje kolejne uderzenia Tomasz Sarara. Jeszcze 27 sekund do końca tej pierwszej rundy. Będziemy widzieć drugą rundę w tym pojedynku i to wszystko ponownie rozpocznie się na nogach. Szuka jeszcze mostowania, odwrócenia sytuacji w parterze. Arkadiusz Wrzosek, próba przejścia po raz kolejny do dosiadu w wykonaniu Tomasza Sarary. Ostatnie 10 sekund. Nie zakończy tej walki Tomasz Sarara, natomiast jeszcze umęczy Arkadiusza Wrzoska i z dużym buforem bezpieczeństwa wyjdzie sobie na przerwę pomiędzy pierwszą a drugą rundą Tomasz Sarara. No tu na pewno kibice pomogli Arkowi. Rozpoczynamy to wszystko na nogach. Jest piątka i pewnie znowu ostra bitka. Zaczyna Arek Wrzosek od wysokiego kopnięcia. Lewy prosty, zakończony low kickiem wszystko. Straszy też wysokimi kopnięciami. Pokazuje, że te nogi również ważą Tomasz Sarara. No i miesza, najpierw na głowę, potem nisko, teraz w tył. Arek Wrzosek szuka tych kopnięć i cały czas długie ciosy. Trafia Arek Wrzosek, wydaje się, że zraniony Tomasz Sarara. Ale on może dużo przyjąć, to jest facet, który naprawdę nie jedną wojnę w ringu stoczy. Teraz toczy te wojny w klatce, teraz na niskie kopnięcie, starał się pojechać uderzeniem. Trafił Wrzosek, zamienił też pozycję Tomek Sarara. Oj, teraz brutalne kopnięcie, zaskoczył na początek niskie kopnięcie, potem błyskawicznie zmienił swoje uderzenie na front kick. Ale próbował tego na samym początku pojedynku, ale to wtedy nie weszło. Jest wysokie kopnięcie, za tańcem Tomasz Sarara, rusza Wrzosek pod to skończenie. I Somy w klinczu, póki dystansie uderzenia ze strony Arka Wrzoska, czy będzie odpowiedź Tomasza Sarary? Zamknięty za pokłoną gardą, są łokcie bite frontalnie, po skosie Arek Wrzosek na tarciu, skraca dystans Tomasz Sarara, ależ to jest bitka, ależ to jest seria uderzeń Arka Wrzoska, ależ to jest kiwa się Sarara. Tomka Sarary. Kiwa ciosy niczym Mayweather. Tomasz Sarara trafił to identycznie jak Badria Harego, rozrzuca te ręce, nogi, ale to wszystko siada, podłączony Sarara, kolejne ciosy lądują na jego głowie. Sporo tych uderzeń już bitek ze strony Arka Wrzoska, traci też sporo energii przy tych akcjach, zamknięty za pokłoną gardą, Tomasz Sarara musi się bronić. Pod siatką, kiedy rzucał te ciosy Arek Wrzosek, co zostało w baku z paliwem warszawianina. Ale zwroty akcji, ale nam to się to wszystko przelewa, niczym w kalejdoskopie. 2 minuty ostrej pracy, wydawało się, że już skończony jest Tomasz Sarara. Obaj potwornie zmęczeni, bo te akcje ofensywne też kosztowały sporo zdrowia Arkadiusza Wrzoska. On ma problem, aby uwolnić i rozpuścić ręce. Powraca na nogi Arkadiusz Wrzosek. Czy będzie jeszcze próba zejścia do parteru? Pozycja boczna, czy już za chwilę się pokusi o dosiad Wrzosek, żeby to skończyć. To jest wojna zdecydowanie godna walki wieczoru. Kolano na brzuch i kolejne ciosy. Zmęczony, porozbijany, stara się dojść. Oddaje plecy Tomasz Sarara. Nie będzie podda, nie może wygrać takiej akcji Arkadiusz Wrzosek. Musi rozpuszczać ręce, tu muszą być ciosy. Trzymaj siatki. Obrony Sarara, ale są mocne razy rzucane przez Arka Wrzoska. Minuta 40 do zakończenia drugiej rundy. Pamiętajmy, że z dalekich podróży potrafił wracać Tomasz Sarara, chociażby w debiucie w KSW, ale teraz wydaje się, że to zabrnęło już za daleko. Arek Wrzosek ma zwycięstwo na wyciągnięcie ręki. Upływają kolejne sekundy, natomiast stara się
podnosi, inteligentnie się broni. Zwraca uwagę sędzia Łukasz Bosacki. Powraca na nogi Tomasz Sarana. Co tu się dzieje? A razem z nim wstaliśmy my, razem z nim wstało tutaj połowę hali. Ależ ten chłopak, ten doświadczony zawodnik, mężczyzna, bo przecież on zęby zjadł na tym sporcie. Powrócił na nogi. Charakter naprawdę godny pozazdroszczenia każdemu zawodnikowi na grobie. Pot, przemoc i zmęczenie. Kolano zyskał jeszcze troszeczkę oddechu. Tomasz Sarara. Obaj niesamowicie zmęczeni, wycieńczeni, ale głodni tego zwycięstwa. Nie chcą oddać dzisiaj takiej wiktorii dzisiejszego wieczoru. 40 sekund do zakończenia drugiej rundy, ależ to było już zwrotów akcji. Rozerwanie, potwornie zmęczony Sarara, potwornie zmęczony także swoimi ofensywnymi akcjami jest Arkadiusz Brzosek. Słania się na nogach jeden i drugi. Te ciosy już nie mają takiej szybkości, dynamiki. Posłuchajmy, narożniwy. Arka Brzosek. Klasyka kickboxingu. Ostatnie sekundy, ale podkreślał przed tym pojedynkiem Tomek Sarara, że ta odporność będzie po jego stronie. Arek Brzosek natomiast turował. Mogę się tylko frustrować jego odpornością. Będzie finish, czy będzie decyzja. 8-10-8, dalej tak będzie. Pięknie. Teraz kto zachował więcej sił, kto też jeszcze ma ten charakter mocniejszy. Oj, wysokie kopnięcie Tomka Sarary, zmiana płaszczyzny, kopnięcie również na korpus. Trafił wcześniej wygroczną lewą nogą Arek Brzosek, teraz trafił Tomek Sarara, kolejny front ląduje na korpusie Arka. Zepchnięty do defensywy Arkadiusz Brzosek, obaj zmęczeni. Szukał tego prawego, który posadził na deskę w pierwszej rundzie. Tomek Sarara, to jest akcja przygotowana na tę walkę. To jest zmiana kategoria pozycji. Ciężka. Po niskich kopnięciach, zmienia pozycję Tomasz Sarara, więc te akcje robią znaczenie. Dobrze, że teraz to kolano. Zatrzymał. Bardzo dobrze, Arek Brzosek zatrzymał w ostatniej chwili. To nielegalne kolano nie trafiło w głowę, nie zostało wyprowadzone, jest na ziemi Sarara. Powraca na nogi Tomasz Sarara, ależ on ma sposób na to, żeby gdzieś jeszcze sięgnąć do czeluści swojej odporności, wyciągnąć te ostatki sił i cały czas walczyć o zwycięstwo w tym pojedynku. Koluje cały czas, tak jak to powiedziałeś, Maciek, ten prawy nad lewą, próba wysokiego kopnięcia. Walka, walka na czystym charakterze. No i są skrajnie wyczerpani. Tutaj już działa właśnie, tak jak powiedział Albert, charakter, działa tylko głowa. O, uwaga, jest próba haczenia. No trzeba też w tej trzeciej rundzie podejść taktycznie do tego. Właśnie, kiedy ma się świadomość, że ta walka może być do tego momentu remisowa. Wydaje się, że teraz Arek Brzosek troszkę rozluźnił się na nogach, rozpuszcza ręce. Ale znów prawa ręka, znów prawa ręka ze strony Tomasza Sarary poszła w ruch. Musi na to uważać Arek Brzosek, próba latającego kolana. Bardzo też poobijana twarz Sarary, nie wiadomo ile on tam jeszcze widzi na te podbite oczy. Będzie szukał odpowiedzi jakimś ciosem, jest twardy, jest wytrzymały Tomasz Sarary. 3 minuty do końca, czy to się panowie zakończy przed czasem? Chyba nikt nie spodziewał się takiego scenariusza. Świetnie, kolejne szuka nały. Tych niskich kopnięć, właśnie nawet gdzieś w okolicy Achillesa. To są takie niebezpieczne akcje, które odbierają równowagę przeciwnikowi. To już się kumulowało, robi to konsekwentnie Arkadiusz Brzosek. Tomasz Sarara nie przegrał ani w K1, ani tym bardziej w MMA od 2012 roku. Brzosek teraz cios pomrotkowy prawą ręką, bity przez rękawice, znalazł tam miejsce Arkadiusz Brzosek. I klasyka kickboxingu, nawet na tym zmęczeniu, ręka kończy wszystko nogą. Pięknie. Cios za cios, trafił Tomek, od razu odpowiedział Arek, czy to się zakończy z nastojąco. I te odpowiedzi są bardzo ważne, bo tutaj każdy cios będzie decydował, jeśli walka dojdzie do decyzji. Ale zobaczcie, 15 sekund do zakończenia tej walki, upływa ten czas na zegarze, Błyskawicz. Wystarczyło trochę stójki, tak jakby oni się zregenerowali, w tej stójce oni po prostu odpoczywają. Próby zejścia, balansowania głową, szukania odpowiedzi w kontrze ze strony Tomasza Sarary. Szuka walki poza dystansem i kończenia wszystkiego kopnięciami Arkadiusz Brzosk. Posłuchajmy, narożnik Arkadiusza Brzosk. Łapy! Ręce wysoko! Łyda go! Nikt
I tak nie słyszymy. Trzymaj ręce wysoko, to jest podpowiedź ze strony narożnika. No bo tutaj nie ma co szukać jakichś skomplikowanych podpowiedzi. Oni też widzą, że obaj panowie są wyczerpani. Po prostu trzeba trzymać ręce wysoko i szukać pojedynczych uderzeń. I niskie kopnięcia. To ma być robota Arkadiusza Wrząska. Idzie teraz prawy do szybko. Trafił na szynkę. Jest naruszony zawodnik z Krakowa. Idzie z uderzeniami. I dwa ciosy. Blisko całej sytuacji Łukasz Posadzki, ale na balansie przepuszcza te kolejne uderzenia. Sarara pozostaje w tym pojedynku, ale to są niemożliwe. To jest niemożliwe, co tu się dzieje. Czego jest ta głowa Tomasza Sarary? Przerywa wszystko sędzia Bosacki. Ależ to był pojedynek, ależ to była batalia, ależ to była walka pełna zwrotów akcji. Mieliśmy mieć wojnę, mieliśmy wojnę w klatce. Arkadiusz Wrzosek zwycięski na deskach po przerwaniu. Ląduje Tomasz Sarara, ale tutaj nie ma przegranych, bo obaj zostawili pełny charakter klatce. I biegnie do swoich kibiców, do tych najbardziej zagorzałych fanów Arek Wrzosek, żeby im oddać radość z tego wszystkiego, co się wydarzyło przed chwilą. Tak się miało skończyć, ale chyba nikt się nie spodziewał, że po takiej batalii. Prawdziwa ozdoba sportu walki, prawdziwa walka wieczoru. Brawa, brawa dla obu panów. Naprawdę świetnie się to oglądało. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem charakteru, uporu, przede wszystkim walki do samego momentu, do samego końca. I charakteru, i wytrzymałości Tomasza Sarary, bo naprawdę facet, który skazywany był na pożarcie przez młodego, znajdującego się w swoim prime zawodnika, pokazał w tej klatce, że jeszcze ostatniego słowa nie powiedział Arkadiusz Wrzosek. Natomiast kończy to wszystko w trzeciej rundzie. Fantastyczny pojedynek oglądaliśmy podczas gali KSW 73 na zakończenie tego wydarzenia, ale taka to miała być walka. Sporo sił zostawił Arkadiusz Wrzosek, wiele sił i zdrowia zostawił w klatce także Tomasz Sarara. No ale dali to kibicom, na co pani tego sportu czekali. Zobaczmy raz jeszcze, jak doszło do zakończenia tego pojedynkiem Tomasz Sarara. Ladies and gentlemen, your winner by TKO, Arkadiusz Wrzosek. We'll be right back.